Wracamy do tematu ławeczek. Jak niedawno informowaliśmy, z alei przy ulicy 11 listopada w Ostródzie zaczęły stopniowo znikać. Nie, żeby było ich tam nie wiadomo ile, ale dla podróżnych i mieszkańców są przydatne, choćby miało ich stać tam kilka. Przede wszystkim właśnie te uszkodzone, nieszczęsne ławki miasto zamierza wymienić i to nastąpi już w najbliższym czasie. Do końca czerwca, prawdopodobnie jeszcze wcześniej, przed końcem czerwca wymienione zostaną 4 ławki i postawione zostaną nowe kosze przy tych ławkach, także będzie można sobie tam usiąść i mieć gdzie te śmieci wyrzucić. Miejsce to od lat jest bez zmian. Nowe ławki były wypatrywane tu od dawna i w końcu lada dzień mogą się pojawić. Będzie miło. A my pytamy, czy można spodziewać się i innych atrakcji. Mówimy o jakby zmianie infrastruktury tego miejsca bardziej jeszcze, natomiast no to zaczynamy od ławek i od tych koszy, od podstawowych rzeczy. No wszystko wymaga czasu i pieniędzy jednak. Będziemy tam rzeczywiście poprawiać tą infrastrukturę. Zatem czekamy, skoro Ostróda od nowa, to i nowe w mieście miło, że się pojawia.